Nawet najtwardsze młode damy marzą o tym, aby przekształcić się w księżniczki w pięknych balowych sukniach. Wróżko, gdzie jesteś? Do pierwszego pomysłu będzie Ci potrzebny drut i różowe kreatywne druciki. Zrób kółko z drutu. Owiń je drucikami kreatywnymi. Zrobione! Następny krok. Teraz weźmy kawałek lekkiego tiulu i dwa okręgi z tektury. Nałóż okręgi na siebie i zawiń je w tiul. Przetnij środek. Przewiąż przez środek nitkę. Zdejmij pomponik z okręgu. Zrób dużo takich pomponów z pastelowego tiulu. Przyklej pompony do różowej ramki. Użyj pistoletu do gorącego kleju. Weź koraliki i żyłkę na ryby. Nawlecz koralik na żyłkę. Zawiąż supełek. Nawlecz kolejny koralik w niedalekiej odległości. Nawlecz koraliki w dowolnej kolejności. Przymocuj koraliki na tiulowym wieńcu. Zawieź królewską dekorację w pokoju. Od razu widać, że w tym pokoju mieszka prawdziwa księżniczka. Wygląda bardzo delikatnie. Mała księżniczka nie jest zadowolona ze swojej niewielkiej ilości dodatków. Wiemy, jak ją rozweselić. Potrzebna Ci będzie metalowa opaska do włosów, drut i koraliki. Nałóż koralik na drut. Złącz końcówki drutu i dalej nawlekaj na niego koraliki. Zrób 12 takich części. Przymocuj perłowe druciki do opaski. Podnieś je, aby powstała tiara. Perłowa tiara to najszybszy sposób na rozchmurzenie naszej księżniczki. Tiara wygląda wspaniale! Do tego pomysłu będziesz potrzebować widelca i opakowania po chipsach. Odetnij nadmiar. Przymocuj kawałek różowego papieru piankowego do pojemnika. Wytnij taki kształt z kolejnego kawałka papieru piankowego. Złóż go, aby powstała piramidka i sklej krawędzie gorącym klejem. Użyj kolorowej taśmy do dekoracji. Przymocuj kawałek taśmy do dolnej krawędzi stożka. Przyklej kawałki taśmy w szachownicę. Wytnij flagę z papieru i weź wykałaczkę. Sklej je ze sobą. Włóż wykałaczkę w wierzchołek stożka. Przyklej stożek do opakowania. Pokryj też tekturową tubkę papierem piankowym. Nałóż błyszczący stożek z flagą. Przyklej serce gorącym klejem. Zrób kilka wieżyczek w ten sam sposób, ale o innych rozmiarach. Przymocuj całość do tekturowej podstawy. Wytnij w taki sposób. To zamek Disneya! Ale jest piękny! Ściągnij wierzchołki i włóż przybory szkolne do wieżyczek. Ale super! A na Twoim biurku zawsze będzie panować porządek. Teraz przeróbmy zeszyt. Pokryj zewnętrzną stronę okładki srebrnym papierem piankowym. Przyklej z tyłu okładki czerwony papier piankowy. Wydrukuj zdjęcie złotowłosej Roszpunki. Wytnij obrazek według linii. Teraz potrzebny Ci będzie woreczek z tiulu. Włóż Roszpunkę do środka i zaciśnij sznureczki woreczka. Zawiąż piękną kokardę. Przyklej złotowłosą do okładki. Użyj pistoletu do gorącego kleju. Wytnij serduszka z czerwonego filcu i weź taką kłódkę. Zrób dziurki w sercach. Przyklej serca gorącym klejem do krawędzi okładki zeszytu. Przywieź kłódkę z kodem. Przyozdób zeszyt naklejkami gwiazdkami. Teraz księżniczka ma własny pamiętnik, aby zapisywać jej najbardziej skrywane sekrety. Nie możesz zasnąć? To nie przez ziarnko grochu pod materacem, tylko przez jasne słońce. Więc tak jak każdej innej księżniczce, będzie Ci potrzebna królewska maska na oczy. Żeby ją zrobić, weź hydrożelową maseczkę na oczy. Pokryj ją różowym materiałem z cekinami. Użyj pistoletu do gorącego kleju. Przymocuj z tyłu kawałek miękkiej mikrofibry. Wytnij ją do odpowiedniego rozmiaru i przyklej gorącym klejem. Pokryj też tasiemkę miękkim materiałem. Narysuj takie części i wytnij je. Zostaw rzep otwarty.
Narysuj koronę księżniczki na kawałku złotego papieru piankowego. Wytnij ją. Przymocuj koronę do maski gorącym klejem. Przyozdób szwy cekinową wstążką. Gotowe! Ta maska do spania wygląda niesamowicie. Mam nadzieję, że przyśni mi się tęczowy jednorożec albo chociaż książę na białym koniu. Teraz będziesz potrzebować kawałka błyszczącego papieru piankowego. Narysuj kółko z tyłu. Wytnij je. Wydrukuj zdjęcie. Odrysuj okrąg. Wytnij go. Przyklej zdjęcie do obudowy do telefonu. Użyj kleju Elmer's. Przymocuj złotą koronę z papieru piankowego. Przyozdób samoprzylepnymi koralikami. Użyj pensety, żeby koraliki leżały na płasko. Teraz weź niezmywalny marker. Udekoruj obudowę napisem „Jestem księżniczką”. Nie tylko księżniczka będzie ładnie ubrana, ale jej telefon też. Nowe zdjęcie na obudowie sprawia, że wygląda królewsko. Teraz będzie Ci potrzebna mała, plastikowa butelka. Odetnij jej szyjkę. Pomaluj butelkę białą farbą akrylową. Teraz potrzebna Ci będzie mała lampka na baterię. Przyklej na niej szyjkę butelki gorącym klejem. Przyklej górną część lalki Barbie do nakrętki. Weź ozdobne piórka. Przyklej je do lampy gorącym klejem. Zacznij od dolnej części. Wow, Barbie ma takie piękne upierzenie. A może dodamy trochę delikatnych kwiatów? Przyklej różę do paska. Przyozdób jej głowę kwiatową koroną. Teraz to nie tylko lalka, ale też nocna lampka do pokoju. Wygląda bardzo elegancko. Teraz weź kawałek materiału z fajnym wzorkiem i papierowy szablon zajączka. Złóż materiał na pół i odrysuj zajączka żelowym długopisem. Wytnij go. Weź igłę i nitkę. Zszyj zajączka wzdłuż krawędzi. Przewróć go na drugą stronę. Zaszyj otwór pomiędzy uszami, tworząc taki wzór. Przymocuj puszysty, biały ogonek. Użyj pistoletu do gorącego kleju. Teraz wytnij części pyszczka z błyszczącego papieru piankowego. Przyklej oczy, buzię i nosek. Znów użyj pistoletu do gorącego kleju. Włóż kosmetyki do zajączka. Zwiąż uszy, żeby nic nie wypadło z kosmetyczki. Wybierasz się na bal? Nie zapomnij spojrzeć do swojej kosmetyczki zajączka. Trochę szminki i ekspresji w oczach to właśnie to, czego potrzebuje prawdziwa księżniczka. Teraz podzielmy się pomysłem na przerobienie nudnego grzebienia. Narysuj gwiazdki różnych rozmiarów na arkuszu błyszczącego papieru piankowego. Wytnij je. Przyklej gwiazdki do grzebienia gorącym klejem. Weź kryształki i samoprzylepne półkoraliki. Przyklej je w dowolny wzór. Ale pięknie! Od razu widać, że to grzebień księżniczki. Do tego pomysłu będzie Ci potrzebne lusterko i kawałek filcu. Narysuj kółko takiego samego rozmiaru co lusterko i wytnij je według konturu. Zrób nacięcia na krawędziach. Przyklej lusterko na środku gorącym klejem. Zagnij i przyklej krawędzie. Teraz weź samoprzylepne półkoraliki. Przyozdób nimi całe lusterko dookoła. Odwróć je. Narysuj koronę używając papierowego szablonu. Pomaluj kontury białą farbą akrylową. Narysuj zawiasy i kropki. Weź kryształki i brokat w kształcie serduszek. Przymocuj dekorację do korony. Jak pięknie! To lusterko od projektanta stworzy świetny nastrój i doda zabawy i czaru stylizacji księżniczki. Teraz będzie Ci potrzebny kawałek mikrofibry. Złóż go w trójkąt. Przymocuj do niego szablon chmurki. Obrysuj go żelowym długopisem. Wytnij go. Połącz połówki tkaniny zamkiem. Zszyj je. Gotowe! Teraz musisz zszyć krawędzie. Wyciągnij chmurkę na drugą stronę.
Narysuj płatki na papierze. Wytnij je według narysowanych linii. Weź kolorowe kawałki mikrofibry. Złóż je na pół. Wytnij krople używając szablonu. Zszyj ze sobą części, zostawiając małą dziurkę. Przewróć na drugą stronę. Wypchaj watą i zaszyj dziurkę. Zrób więcej kropel z innych kawałków materiału. Przyczep satynową wstążkę. Przyszyj ją z tyłu zamka. Przyozdób chmurę perłowymi koralikami. Księżniczka uwielbia tę miękką poduszkę. Możesz schować krople w środku albo wyłożyć je na kanapie. Miękka chmura z tęczowym deszczem. Czy to nie fajne? Do tego pomysłu będziesz potrzebować arkusza jasnoróżowego papieru piankowego. Weź szablon profilu dziewczyny. Przyłóż go do papieru piankowego. Wytnij go. Wytnij szczegóły z papieru piankowego. Przyklej je gorącym klejem. Weź stary t-shirt. Najlepiej w żółtym kolorze. Potnij go w paski i rozciągnij trochę materiał. Złóż paski na pół. Zawiąż je na środku. Przyklej włosy gorącym klejem. Zapleć warkocz z włosów z dzianiny. Zawiąż go silikonową gumką. Przyklej jej berecik w kształcie korony. Przyklej kolorową kokardkę do gumki. Przymocuj łańcuszek z metalowym kółkiem z tyłu. Przymocuj spinki do warkocza. Jaki to świetny organizer na akcesoria do włosów. Zabezpiecz go na ścianie obok lustra. Która księżniczka nie chciałaby mieć włosów jak Rozpunka? Mam nadzieję, że mój warkocz urośnie długi i zdrowy. A teraz zróbmy coś z tym plastikowym sercem. Rozdziel serce na połowy. Pomaluj wnętrze błyszczącą farbą akrylową. Odrysuj serce na papierze piankowym. Wytnij je. Użyj małych sztucznych kwiatów do dekoracji. Przyklej je do serca gorącym klejem. Przyklej drugą połową serca. Sklej części ze sobą gorącym klejem. Połącz części. To piękne pudełko księżniczki przechowa jej klejnoty. I wygląda bardzo romantycznie. Podobały Ci się nasze pomysły dla prawdziwych księżniczek? Które najpierw wypróbujesz w Twoim pokoju? Daj nam znać w komentarzach. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić jeszcze więcej pomysłów od Trum Trum.